Na konferencji prasowej z tak licznym gronem osób, które są ze mną, to są przedstawiciele komitetu, z którego startuje Lewica i Trzecia Droga, jak również przedstawiciele do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jeśli Państwo pozwolicie, ja w pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć i potem poprosić Pana kandydata na prezydenta, Pana Zielonkę, o tego, aby przedstawił osoby, które są razem z nami, które będę wspierał, dlatego że jako Lewica wspieramy komitet, w którym razem wspólnie startujemy. Uważamy, że czas na zmiany i że jest kandydat, są kandydaci, którzy mogą zastąpić dzisiejsze osoby będące w Radzie i wnieść nową jakość do tego, co dzieje się w Lesznie, w jaki sposób Leszno powinno się rozwijać, jaki Leszno powinno się zmieniać. Myślę, że mają Państwo, mówię o mieszkańcach Leszna, możliwość wyboru spośród 6 kandydatów, jak dobrze pamiętam, bo tylu kandyduje na prezydenta. Myślę, że kandydat Jarek Zielonka jest jednym z najlepszych. Dlatego warto na niego postawić, tam gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, jak to mówią. Myślę, że jest szansa na to, abyśmy uzyskali bardzo dobry wynik i abyśmy po wyborach samorządowych teraz współrządzili. Wiadomo, jak Państwo wiecie, Lewica do wyborów sejmikowych idzie oddzielnie, liczyliśmy na koalicję z Platformą Obywatelską. Myślę, że może i w Lesznie byłby jeden blok, gdybyśmy doszli do porozumienia, że startowalibyśmy z bloku samorządowego. Kolega Grzegorz wybrał jednak start z list Koalicji Obywatelskiej, w związku z tym postanowiliśmy, że będziemy wspólnie tworzyć komitet. I powiem wprost, w Lesznie czas potrzebny jest zmian. Leszno powinno się rozwijać. Leszno powinno mieć nowego prezydenta. Myślę, że te ostatnie niestety lata nie za bardzo pokazały, że miasto Leszno się rozwija, że widać te większe zmiany. Gdybyśmy pojechali do innych miast, do Ostrowa, ten rozwój jest o wiele większy. Natomiast dlatego uważamy, że czas na zmiany, że powinniśmy dokonać wyboru nowego prezydenta i nową radę, która będzie rządziła miastem Lesznem przez kolejne 5 lat. Jeśli Państwo pozwolicie, ja bym oddał głos koledze Jarkowi, żeby przedstawił osoby, które z nami są. Potem powiem parę zdań na temat kandydatów do sejmików województwa wielkopolskiego, a na koniec parę zdań dotyczących mojej pracy parlamentarnej i tego, co ewentualnie w najbliższym okresie nas czeka, więc jeśli Państwo pozwolicie, oddam głos koledze Jarkowi. Myślę, że przedstawi wszystkie tutaj urocze i mądre panie, które będą kandydowały do Rady Miejskiej, jak również panów, którzy są z nami, a którzy dzisiaj tworzą wspólnie ten jeden komitet wyborczy. Także proszę panowie. Bardzo serdecznie dziękuję panie ministrze za to wprowadzenie. Szanowni państwo, tak jak mówiliśmy, Leszno nowych perspektyw. Takie jest nasze hasło i chcemy, żeby takie zmiany tutaj zaistniały. A ja troszkę panie ministrze inaczej poproszę o zrobienie, bo przynajmniej te osoby podejdą do mikrofonu, każda będzie mogła powiedzieć, przedstawić się osobiście, a państwo zobaczycie ich twarze. I poproszę może w kolejności Bernardyna, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Bernardyna Kaśmierczak, jak już tutaj powiedział pan Jarosław Zielonka. Jestem radną i kandyduję do Rady Miasta. Dziękuję. I z okręgu może Bernardyna jeszcze. Okręg wyborczy numer 4, pozycja 5 na liście. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry państwu. Nazywam się Beata Turbańska. Startuję z okręgu numer 2 na liście 5. Dziękuję pięknie. Cecylia. Nazywam się Cecylia Podlicka, startuję z okręgu numer 2, miejsce pierwsze. Dzień dobry państwu, Agnieszka Krzewińska, startuje z okręgu numer 1, miejsce numer 4. Przemysł. Witam bardzo serdecznie, Przemysław Nalewaj, miejsce numer 1 na okręg numer 3. Polek. Dzień dobry, Aleksander Ganowicz, okręg numer 1, pozycja numer 2. Reszta jest do sejmiku, natomiast szanowni państwo, ja myślę, że i tak jak moje koleżanki i koledzy się przedstawili, w najbliższym okresie czasu będą również spotykali się z państwem, żeby przedstawić swój program, który w tej chwili będą realizować. Ja chciałem już zapowiedzieć kolejne osoby, które będą wspierały nas w kampanii wyborczej, zarówno sejmikowej, jak i miejskiej. Otóż mam już zapewnione, że 22 do Leszna przyjedzie pani Joanna Szylin-Wielgus. Będę chciał również odbyć spotkanie w teatrze, porozmawiać o tym, co w teatrze się po prostu dzieje. No, być może również będziemy rozmawiali na temat tego budynku pustego po jednym z kościołów ewangelickich w Rydzynie. Tam mają Państwo pomysł na niego. Mam nadzieję, że koleżanka Joanna jako wiceminister kultury znajdzie również rozwiązania, które mogą być pomocne dla miasta Leszna. Ale mam również zapowiedź, że do Leszna przyjedzie jeszcze przed świętami
pan minister Wieczorek. Będziemy chcieli rozmawiać o budowie sali gimnastycznej, która jest potrzebna sportowej dzisiaj przy budynku nowej uczelni, mówię o Akademii Nauk Stosowanych. Te dwie osoby pojawią się tutaj wspierając kandydatów zarówno sejmikowych, jak i również, ponieważ wspólnie startujemy, kandydatów na prezydenta miasta Leszna, jak i również kandydatów na radnych w mieście Lesznie, więc już zapowiadam w piątek wizytę, spotkanie krótkie. Myślę, że również koleżanka Jasia odbędzie z naszymi radnymi, rozmawiając o najważniejszych problemach, które dzisiaj czekają i stoją przed miastem. Jak Państwo wiecie, do sejmiku startujemy z listy Nowej Lewicy, z Komitetu Wyborczego Lewicy. Wystawiliśmy listy we wszystkich 6 okręgach. Jeśli chodzi o poszczególne okręgi, to w Poznaniu liderem jest pan profesor Dawid Murawa, w okręgu podpoznańskim Katarzyna Kurtowska, była posłanka, w okręgu pilskim koleżanka Agnieszka Grzechowiak, wiceprzewodnicząca sejmiku. Jeśli chodzi o Konin, to tutaj Michał Skorupka. No i jeśli chodzi o Kalisz, to jest Andrzej Górski. I w okręgu leszczyńskim, tym, którym z reguły zawsze startowałem ja, dzisiaj tą listę otwiera pan mecenas Tomasz Kusior. Są razem z nim koledzy, którzy startują z tej listy, zarówno z Grodziska, tak? I Rawicza. Natomiast oczywiście będziemy chcieli również odbyć spotkanie w innych miejscowościach, jak tylko pojawią się nasi liderzy, bo oni też będą między innymi w Grodzisku Wielkopolskim. Hasłem, do którym startujemy do sejmiku, to jest SMS, czyli szpital, mieszkanie, szkoła. Będziemy mówili o dwóch rzeczach najważniejszych, o tych trzech rzeczach najważniejszych, które dzisiaj są najważniejsze dla mieszkańców, ale jeśli Państwo pozwolicie, oddałbym głos liderowi listy, Tomkowi Kusiarowi. Myślę, że przedstawi osoby, które są razem z nami, jak kandydują, ale również parę zdań, myślę, powie na temat programu i jak będzie wyglądała kampania wyborcza kolegi Tomka w wyborach sejmikowych. Bardzo proszę. Dziękuję panie ministrze, witam państwa. Tomasz Kusior, lider listy Lewicy w okręgu nr 6 do sejmiku. Razem ze mną są dwóch kandydatów, którzy kandydują też razem ze mną do tej listy. Jest to pan Dawid Górski, miejsce nr 2 z Rawicza i chyba najmłodszy kandydat do sejmiku, Kamil Wojda. Jeszcze nie ma 18 lat, dopiero chyba za dwa dni skończy lat 18. Z Grodziska Wielkopolskiego, uczeń poznańskiego liceum. Także mamy młodzież, mamy doświadczenie. Dawid jest informatykiem, ja jestem adwokatem, jak Państwo, część Państwa wie. Mamy też na listach jeszcze wiele innych osób, też kobiety, przedsiębiorczynie, kosmetyczka z Kościana na trzecim miejscu, panią Katarzynę Szczerbal. Mamy też osoby pracujące w przemyśle z Nowego Tomyśla, pana Jacka Figiela. Mamy też przedstawiciela partii Razem, bo jak Państwo wiecie, idziemy jako koalicja, tak? Tutaj razem z partią Razem, z PPS-em i Unią Pracy. Na nasze liście na ostatnim miejscu jest pan Sebastian Pawłowicz z Nowego Tomyśla. Inne osoby będziemy przedstawiać na kolejnych konferencjach. Jeżeli chodzi o program, to tak jak pan minister powiedział, naszym programem jest SMS, czyli wysyłamy wiadomość do wszystkich mieszkańców Wielkopolski, ale i też Polski Leszna, czyli szkoła, mieszkanie, szpital. To są te trzy kluczowe elementy, na których będziemy się chcieli skupić, jeżeli Lewica będzie reprezentowana w sejmiku, a wierzę, że będzie. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o sejmik, no to wiadomo, że tego sejmiku może nie widać tak na co dzień, tych radnych i tego, co sejmik działa, bo mówię, to nie jest tak widoczne, ale to są bardzo kluczowe elementy, bo to jest przecież szpital w Lesznie, szpital w Kościanie, którym zawiaduje tutaj marszałek i sejmik województwa. To są drogi wojewódzkie, których też remonty mamy w naszej tutaj okolicy, chociażby tutaj w Gostyniu. Dołączyła do nas też pani Izabela Chłapowska, też kolejna kandydatka, harcerka, tak? Sołtys Błonikowa spod Kościana, to jest też osoba na pozycji numer 5 na naszej liście. Także jak powiedziałem, drogi wojewódzkie, to jest też, ostatnio też mówił jeden z kandydatów na wójta osiedlnej gminy, czyli budowa ścieżek przy drogach wojewódzkich też są bardzo potrzebne, jak i też przede wszystkim transport, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o nasz region, to przede wszystkim przywrócenie połączenia Gostynia między Gostyniem a Lesznem, połączenia kolejowego, bo to jest chyba jedyne miasto w naszym okręgu, które nie ma połączenia kolejowego w ogóle z żadnym miastem, bo pozostałe nasze tutaj miasta powiatowe mają połączenie czy to z Lesznem, czy z Poznaniem, także to na pewno też będzie jednym z kluczowych założeń naszego programu i o to będziemy walczyć w sejmiku, jak i też nowoczesna szkoła,
W mojej ocenie trzeba duży nacisk położyć na kształcenie zawodowe, kształcenie przyszłości, bo dzisiaj młodzież uczy się może z tych wszystkich przedmiotów ścisłych, ale brakuje nam fachowców, których po prostu młodzież przez te lata zaniedbaliśmy, kształcenie zawodowe i do tego kształcenia zawodowego, technicznego powinniśmy wrócić, między innymi też poprzez tutaj szkoły branżowe, technika, jak i też Akademię Nauk Stosowanych, którą mam tutaj w Lesznie, która też mogłaby być kontynuacją dla ekspertów, dla ludzi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i pracować w biznesie w naszym mieście. Ale żadne szkoły nie są kompetencje w więc... Żadne szkoły nie są. Mamy Centrum Kształcenia Zawodowego, jeżeli chodzi o Sejmik, tak? Centrum Wsparcia Rzemiosła. I tutaj patrząc na współpracę Centrum Wsparcia Rzemiosła, które mamy chociażby w Lesznie i w innych miastach, przy współpracy z uczelniami i szkołami technicznymi, możemy tutaj bardziej wspierać kształcenie techniczne, które jest niezmiernie ważne, bo ten przemysł jest potrzebny. Tak? Dzisiaj wiadomo, że dużo rzeczy przejmuje sztuczna inteligencja i tutaj mówimy o tych zawodach takich bardziej intelektualnych, ale jest część tutaj zawodów takich, gdzie sztuczna inteligencja dla nas pewnych rzeczy nie zrobi. Tak? A dzisiaj młodzież ma problemy z tym, żeby odkryć swoją pasję techniczną, bo w domu nawet nie potrafią, pewno nie każdy potrafi włączyć pralkę, już nie mówiąc o wymianie dętki w rowerze, tak? Uczymy w szkole podstawowej przepisów karty ruchu drogowego, a ta część tej młodzieży nawet nie wie, jak tą przysłowiową dętkę wymienić, bo woła tatę, mamę, albo jedzie do warsztatu. Także chociaż takie podstawowe umiejętności, które pomogłyby tym młodzieży odkryć pasję techniczną, bo, że tak powiem, myślę, że kształcenie techniczne też jest bardzo ważne. A co sejmik do mieszkań by miał wtedy? To jest bardziej domena samorządu, że tak powiem, lokalnych, tak? Ale to jest przesłanie SMS, jest przesłanie całej kampanii. Mamy też kandydatów, którzy startują tutaj, jak za mną stoją. Bo mówicie, że do sejmiku idziecie pod tym hasłem tych trzech. My idziemy w kampanii samorządowej, jako w tym hasłem SMS, tak? Jeżeli w sejmik, no to przede wszystkim szpitale. To jest hasło koalicji w Lesznie, czy to jest hasło lewicy? To jest hasło lewicy. To jest hasło sejmiku. W kampanii samorządowej, panie redaktorze, czyli tutaj i w mieście, i w gminie, w powiecie, i w sejmiku. Tak, wiadomo, że sejmik bardziej ma kompetencje, jeżeli chodzi o szpitale, tak, bo tutaj zawiadujesz kilkunastoma szpitalami na terenie województwa. Jeżeli chodzi o nasz okręg, to jest wielospecjalistyczny szpital w Lesznie i szpital neuropsychiatryczny w Kościanie. I tutaj na tym będziemy się na pewno skupiać, żeby ten dostęp do lekarza był, do szpitala był szerszy, żeby też nie było klauzuli sumienia w tych szpitalach, to o to też będzie walczyć Lewica. I o te drogi. Pozostałe kwestie, no to wiadomo, że są w gestii bardziej samorządów powiatowych i gminnych i tam nasi koledzy z Lewicy, którzy startują w gminie i powiecie, będą o te kompetencje zabiegać. A czy gdybym mógł prosić dwa zdania kandydatka i kandydatów o sobie, tak bardzo wdzięczne, Izabela Chłopowska, reprezentuję również harcerstwo, jestem instruktorem od wielu lat, pracuję z młodzieżą i tak jak pan Tomasz powiedział, dzisiejsza młodzież, jeżeli nie zwrócimy uwagi na to, żeby technicznie przygotowali się do życia, to są naprawdę ubodzy w taką wiedzę. Musimy zwrócić naprawdę uwagę na podstawowe, proste rzeczy, których za nich nie wykona inteligencja, czy sztuczna, czy ewentualnie laptop, czy komputer, żeby sprawnie swoje ręce umieli wykorzystać do pracy najzwyklejszej, codziennej, która im się w życiu przyda. Wychowanie młodzieży jest bardzo ważne i tutaj cieszę się bardzo, że mogę z młodzieżą pracować, uczyć ich i wychowywać, te wartości przekazywać. Dziękuję bardzo. Tak. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Kamil Wojda, reprezentant ziemi grodziskiej, Grodziska Wielkopolskiego. Najmłodszy kandydat w Polsce. Za dwa dni dopiero kończę 18 rok z życia. To jest moja pierwsza konferencja, więc ja idę do sejmiku przede wszystkim walczyć o transport, gdyż wiele moich rówieśników nie ma jak nawet dojechać do szkoły, musi być zdane na rodziców, na samochód, nie powinno tak być po prostu. Wsparcie autobusów, by każda wioska miała dostęp do większego miasta, do połączeń komunikacyjnych. Połączenia kolejowe powinny być też wspierane. Tutaj mamy na przykład Wojewódzką Spółkę Kolei Wielkopolskie, która jest rok do roku coraz bardziej wspierana, a większe finansowanie na pewno się przyda, gdyż brakuje w tym momencie taboru. Jestem też radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w którym też reprezentuję transport
jako najmłodszy kandydat w Polsce muszę walczyć o to, by młodzież w polityce też była doceniana. Gdyż jak nie będziemy doceniać młodzieży, to wyrosną nam talibowie partyjni lub skorumpowane dzieci. Dziękuję bardzo. Który numer, przepraszam? Piąty. Szanowni Państwo, Dawid Górski, reprezentuję powiat rawicki, jestem informatykiem. Tu jak koledzy powiedzieli, czy Tomek, właśnie rozwój szpitali, nowoczesnych szpitali i transport powstawa. No, w powiecie rawickim niestety ten transport ubolewa tutaj od takich miejscowości jak Jutrosin przez Miejską Górkę, łącznie z dojazdem do jakichś centrów rehabilitacyjnych, dojazdów do szpitali, tak żeby starsi ludzie przestali być wykluczeni, nie musieli prosić się kogoś o podwiezienie tutaj do lekarza. Powinno być to naturalne tutaj, wspierane przez państwo, wspierane przez sejmik. I oczywiście drogi to też podstawa tutaj i rozwój, tak jak wspomniałem wcześniej, szpitali. Dziękuję bardzo. Czy do kandydatów, zarówno kandydata do Rady Miasta, Pana Prezydenta i Radnych Sejmikowych są pytania?